Zrewitalizowany Park Strzelecki oczekuje już na pierwszych gości. Na inwestycje od wielu już lat czekali sądeczanie. Park zmienił się nie do poznania. Zaniedbaną muszlę koncertową zastąpił amfiteatr. Zmieści się tu prawie 3000 widzów, a koncerty i inne wydarzenia artystyczne będą się mogły odbywać bez względu na warunki atmosferyczne. W parku są place zabaw dla dzieci, m.in. z mokrą piaskownicą i sadzawką, plac wejściowy z fontanną, mini ścieżka biegowa z pętlą gimnastyczną oraz zadaszony drewniany pawilon. W ramach projektu przebudowano przylegające do parku ulice oraz zbudowano około 280 miejsc postojowych. Cały park objęty jest monitoringiem. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt i środki na realizację pozyskano za prezydentury Ryszarda Nowaka. Szanowni Państwo, rozpocznę od tego, że to chyba historyczne wydarzenie, bo większość z Państwa jest mieszkańcami Nowego Sącza i wszyscy pamiętamy przez całe dziesięciolecia zaniedbaną muszlę i w sumie też w dużym stopniu zaniedbany park. Dzisiaj może jeszcze nie cały kompleks, ale większość tego kompleksu będzie dopuszczone do użytkowania, czy uroczyście otwarte. Jeżeli chodzi o zaawansowanie środków finansowych, mniej więcej po połowie te środki wywodzą się z budżetu miasta Nowego Sącza, jak również z funduszy europejskich. Koszt ogólny to 53 miliony, natomiast wkład województwa, samorządu wojewódzkiego to 27,5 miliona. Ja mam taką nadzieję, że tak pięknie odrestaurowany park z tak pięknym, nowoczesnym amfiteatrem będzie dobrze służył sądeczanom od tych najmłodszych po tych najstarszych, bo z tego co wiem, to rozrywki będą tutaj przygotowane dla wszystkich. Powiem szczerze, że podoba mi się wszystko. Aczkolwiek niewątpliwie robi wrażenie ogromne ten nowoczesny amfiteatr z bodaj 3000 miejsc siedzących, zadaszony, na którym będą mogły odbywać się różne ciekawe wydarzenia z różnych dziedzin przez większość roku, prawda? No, po wspomnieniu może okresu zimowego, więc to robi wrażenie. W zasadzie ci z Państwa, którzy pamiętają ten park sprzed 15 lat, to nie mogą się oprzeć takiemu chyba wrażeniu, że wszystko robi dobre wrażenie. W piątek odbyło się symboliczne otwarcie parku z udziałem zaproszonych gości. W sobotę na spacer wszystkich sądeczan zaprasza prezydent Ludomir Handzel. Po pełnej rewitalizacji 10 hektarów Parku Strzeleckiego i także oczywiście punkt główny, czyli amfiteatr, ponad 3000 miejsc pod dachem. Nareszcie nie będziemy musieli się martwić o to, jaka jest pogoda przy imprezach, które są organizowane przez miasto Nowy Sącz. Będzie to na pewno miejsce, które będzie tętniło życiem. Oprócz tego 10 hektarów terenu, które pewnie będzie miejscem, gdzie całe rodziny i sądeczan będą mogły spacerować i także turystów. Piękna fontanna, piękny sztuczny staw. Miejsce będzie także, gdzie będzie można kupić kawę czy lody. Także myślę, że miejsce, które będzie zachęcało do pobytu tutaj, rekreacji, wypoczynku. Amfiteatr ma w tej chwili ponad 3000 miejsc siedzących. Oczywiście jest możliwość także 300 dostawek, które mogą się w każdej chwili pojawić. Także niewiele mniejszy niż Amfiteatr Opolski. Oczywiście zapraszam już jutro o godzinie 12 na taki symboliczny spacer z prezydentem po terenie parku. Po długim weekendzie majowym będziemy demontować już ogrodzenia techniczne, te budowlane. I oczywiście wtedy zapraszam bardzo serdecznie do parku. Przygotowujemy także cykl imprez, które będą się odbywały, mam nadzieję, w okresie wakacyjnym i jesiennym. O części już żeśmy mówili na konferencji dotyczącej jesieni kulturalnej w Nowym Sączu, ale także będą to pewne niespodzianki. O takiej jednej z niespodzianek dzisiaj się także Państwo dowiecie. Całość inwestycji to 53 miliony złotych, z czego mniej więcej połowę zostało pokryte przez środki zewnętrzne,
głównie z środki Unii Europejskiej, ale także Urzędu Marszałkowskiego, Skarbu Państwa. Także bardzo się cieszę, że tutaj to ten wspólny wysiłek mógł przynieść to dzieło, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem. Oczywiście w czasach epidemii to otwarcie nie ma tak hucznej oprawy, jest bardziej otwarciem technicznym. Będziemy czekali na to, aż amfiteatr wypełni się mieszkańcami Nowego Sącza i wtedy rzeczywiście będzie można uznać, że to jest takie prawdziwe otwarcie całej inwestycji. Przede wszystkim oczywiście ubezpieczenie, bo to jest podstawowe zabezpieczenie majątku zresztą całego miasta, ale również tutaj dbamy o to, żeby tak było. Druga sprawa to jest kwestia monitoringu. Pracują tutaj nowoczesne kamery, które będą obserwować każdy ruch, który tutaj się będzie dział. Także będzie to także miejsce bezpieczne dla spacerowiczów. No i trzeci element to jest punkt Straży Miejskiej, która tutaj będzie miała swój stały punkt, włącznie z tym, że będzie strażnik w okresie nocy. Park Strzelecki ma być miejscem do rekreacji dla wszystkich sądeczan. Tu także będą się odbywać koncerty i wydarzenia kulturalne. W sierpniu, to wiadomość z ostatniej chwili, odbędą się tutaj wybory Miss Polski. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z organizatorem. To będzie wybór Miss Polski, Miss Supranational i Mr. Supranational. Konkursy, które mają olbrzymi zasięg, bo przez 12 edycji, to będzie 12 edycja, budowaliśmy przede wszystkim zasięg medialny. Ten zasięg medialny jest, no, możemy się porównać na świecie do tych wiodących wydarzeń, jeżeli chodzi o tego typu wydarzeń. I to pokazujemy. Wybory Miss, jak wszyscy mówią, jest produktem tak samo, gdzie młode kobiety mają, które biorą udział, to też jak śledzicie, to się całkowicie zmieniło. To są osoby, które mają aspiracje w swoim życiu, którzy chcą się sprawdzić na scenie, ale też potrafią później inne osoby inspirować. I to też jest nasze hasło tak naprawdę. Aspiracja, inspiracja. I tak naprawdę w trakcie tego wydarzenia najważniejszym jest tutaj elementem promocję danego regionu, danego miejsca i kraju. Jak my pokażemy, że tu można robić imprezy telewizyjne, to tym więcej tutaj przyjdą agencje eventowe, koncertowe, które docenią ten obiekt, to miejsce i będzie to miejsce spotkań dla wszystkich mieszkańców Nowosącza, ale nie tylko, i całych okolic. A koszt rewitalizacji Parku Strzeleckiego to 53 miliony złotych, z czego 27,5 miliona stanowią środki unijne. Generalnym wykonawcą prac jest sądecka firma Erbet.